Dzień dobry, kochani. Kolejny dzień, kolejne plany. Pierwsza rzecz, oczywiście przygotowałem paczkę dla widza, przygotowałem cybantę i kawałek węża w razie jakby przewód paliwowy mi padł gdzieś za granicą. Kawka. I teraz tak, idziemy na zewnątrz. Tylko, że ta szyba woła o pomstę do nieba. Dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj muszę na pewno skosić trawę, bo jest troszeczkę za duża. Fajnie, bo korzystam z selfie sticka, jest niesamowicie wygodny. Mogę pod różnymi kątami, także mega. I dzisiaj plan jest taki, żeby pociąć ukośnicą to całe drewno, które dostałem od widza Konrada. Jeszcze raz serdecznie, Konrad, dziękuję. Pociąć, ładnie ułożyć w drewutni i to będzie pierwszy taki temat razem z koszeniem, czyli prace, prace, prace. A później pozostanie mi wymiana uszczelki, pokrywy zaworów i przewodów zapłonowych, także dzisiaj dzień aktywny, potem zobaczymy, co dalej. Zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. No i dobrze, praca skończona. Tutaj mam te zaimpregnowane, do czegoś wykorzystam, na razie je odłożę na bok. No i tak wygląda ilość drewna. Myślę, że tu jest około, no kurczę, może być nawet metr sześcienny, co nie? Zaraz to poukładam tutaj w drewutni, zrobię timelapsa. No i sytuacja jest taka, kurczę, niby 300 zł metr sześcienny drewna, no nie? Przywiezienie, cięcie, 1,5 godziny pracy, układanie i tak dalej, wiecie to, czy to się opłaca w ogóle? Zadacie sobie pewnie, widzowie, pytanie. No i powiem wam, że mi to się opłaca. Dlaczego? No bo mam czas, wykorzystuję go do takich czynności. A dzięki temu te 300-400 zł, za które zakupiłbym drewno, i to wcale nie jest powiedziane, że to drewno, które bym zakupił, że będzie, wiecie, suche. A tutaj mam prawie 100-letnie kantówki, które są na wiór suchutkie. Także te pieniążki wolę przeznaczyć w przyszłości na busa, na jakieś elementy do busa, czy na wyprawę. No takie, myślę, że to jest bardziej optymalne niż wydać na drewno. Nie wiem, ja mam przynajmniej takie podejście, że wolę własną pracą coś takiego robić, no nie? Dobra, włączam timelapsa, żeby to wszystko poukładać. Kolejna rzecz, nie wiem, czy będzie widać w ogóle, ale pompka od paliwa cieknie, tutaj spływa ropa przy zbiorniku z gazem. Muszę zobaczyć, co tam się stało, czy jakiś przewód się uszkodził, czy co, bo nie może tak być, nie może tak być. Także wykorzystałem podnośnik w ten sposób. No i kwestia bezpieczeństwa, dałem dwie kobyłki idealnie pod próg. Dodatkowo belki tutaj, jakby się coś stało, no bo wiadomo, nie ma co ryzykować życia. Także kolejna sprawa, zrobienie tej pompki. No i potem chyba skoszę trawnik. No dobra, zdjąłem webasto, bo przewody poparciałe, no wszystko w takim stanie, tłumik tak samo. Po roku użytkowania gówno nie z tej ziemi, gówno nie z tej ziemi. Postanowiłem zdemontować, żeby więcej miejsca było w Doblo w przyszłości, a szczególnie, że marzę o nowym busie i mam nadzieję, że Fiat będzie tylko jako samochód dodatkowy. Także zdemontowałem wszystko, zaraz uszczelniam te otwory. No i co? Może wykorzystam je do siłowni, dam jakieś nowe wężyki, zobaczymy. Na razie nie mogę na nie patrzeć. No dobrze. Webasto już tutaj czeka. Zobaczcie w ogóle na dnie zbiornika, jaki syf się z tej ropy zrobił, co? Dziadostwo straszne. Fiacik już stabilnie stoi. I teraz co? Teraz w ramach takiego odpoczynku koszenie trawy. No dobrze,
Trawka przepięknie skoszona. Muszę wywieźć tą taczkę. Cudo, uwielbiam i na bosaka sobie pochodzić po takiej trawce. Coś cudownego. No dobrze, muszę kiedyś kupić słuchawki do cięcia okośnicą, bo używam takich stoperów i to nie jest zbyt optymalne. Paczkę po śniadaniu pójdę widzowi zawiozę, która to jest 13:39, także najwyższa pora na śniadanie. I chyba będzie 6 małych jajek od Konrada ze wsi, ze Starachowic, kurcze, świeżutkie, pyszne. No i boczek, czyli coś nowego na śniadanie. I fajnie, dzisiaj taki dzień z pracami różnymi, ale ja lubię załatwiać takie rzeczy. A jeszcze wam pokażę przy okazji. No dobrze, co teraz? Wyjmuję skrzynki z auta i troszeczkę zmian. Przestawiłem główną półkę tutaj, nie tutaj przy wyjściu, bo jak będzie sprzęt do nurkowania i tak dalej, pianki, to tu bym chciał mieć taką dużą kastrę albo jakiś pojemnik, żeby piankę mokrą od razu odkładać i dużo wody na pewno. No i robię porządki tutaj. Pierdzielnik straszny, ale trzeba to uporządkować przed wyjazdem, poodkurzać dobrze i przemyśleć, co ze sobą zabrać. No dobrze, paczka zawieziona. Dzięki za feedback a propos amortyzatora, bo rzeczywiście nie mam pojęcia, kto mi to zrobił, kiedy, co i jak, bo oddawałem do dwóch znajomych na różne serwisy. No i rzeczywiście, a źle był zamontowany amortyzator, także przekręciłem tak, jak powinien być. No i co? Teraz pozostało mi wymienić przewody zapłonowe i uszczelkę pokrywy zaworów i na dzisiaj zmontować odcinek i finito. A tak wam jeszcze pokażę, bo nie wiem, czy tak pokazywałem już po przełożeniu elektroniki. Tak wygląda połączony już tam polutowany panel elektroniki. 4 baterie, bardzo mocne. Tutaj 2 wejścia. Wszystko jest tak pancerne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 śrub. Bardzo fajny uchwyt. Zrobimy tak. Wyszedł. Także można rozłączyć bez problemu sobie rękojeść, która jest mocowana do szczycy. Słuchawki wodoodporne. Niestety wcześniej nie zauważyłem, ale jest tu gdzieś mankament. O, tutaj jest pęknięcie, ale podobno nie ma to wpływu na nic, także tylko zakleję. Jest adapter do ładowania. Słuchawki też mają taki wtyk. Od razu zapytam kogoś z widzów, kto się zna na elektronice. Taki wtyk. I jeżeli to mi się sprawdzi, to chciałbym kupić jakieś inne słuchawki wodoodporne i dorobić taki wtyk, żeby pasowało do tego wejścia, no nie? No i taki zestaw jest dość drogi, bo 300 euro musicie zapłacić. Dodatkowo musicie elektronikę od Equinoxa użyć. No i ta mała cewka. To jest jedyna cewka, która sprawuje się dobrze do nurkowania. Koszt około 1000 zł. No ale z takim zestawem to naprawdę można śmiało nurkować do 10 metrów i nic się nie stanie. No dobrze, moi drodzy. Teraz tak. Zaraz siadam do ważnych spraw do laptopa. Tutaj mam szczycę od Equinoxa, tą oryginalną. I zrobię tak, że do Chorwacji jak wyjadę, wezmę szczycę karbonową, moją wodoszczelną elektronikę do 10 metrów ze słuchawkami wodoodpornymi, a tą szczycę i elektronikę od Equinoxa w razie czego jako dodatkowy sprzęt i tak samo samą elektronikę od Xterry Pro wezmę. Tutaj ta szczyca, wiecie, jest inna, no ale dam jakąś podkładkę w razie czego i do takiej zamontuję, żebym mógł też nurkować. Także to tak w razie w dwa dodatkowe wykrywacze. I w tym odcinku
To wszystko. To wszystko. Trochę prac, trochę takiej, wiecie, ogarniania działeczki. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. A ja, korzystając z okazji, jeszcze raz dziękuję widzowi, dzięki któremu są tak fantastyczne ujęcia z kamerki GoPro Hero 10 Black. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.